W pomieszczeniach biurowych spotyka się najczęściej podłogi podniesione lub podłogi podwójne. Obydwa warianty podłóg zawierają ten sam system instalacji osprzętu. Aby rozpocząć montaż, należy zdemontować pokrywę uchylną. W tym celu można użyć szwajcarskiego nożyka lub jakiegokolwiek innego przedmiotu i otworzyć zatrzask zawiasu. Aby zamontować puszkę montażową do sprzętu, biorę gniazdo i górną część puszki do sprzętu. Następnie zatrzaskuję gniazdo w puszce i biorę drugie. Po upewnieniu się, że wszystko zostało prawidłowo podłączone z kablem, mogę zamontować obciążający uchwyt kablowy. I na końcu zamykam puszkę na zatrzask. Po zakończeniu mogę przystąpić do montażu puszki. W tym celu przesuwam po prostu ten niebieski suwak do momentu zatrzaśnięcia. Alternatywą do zaprezentowanych puszek do sprzętu są puszki o zredukowanej wysokości konstrukcyjnej 70 mm oraz specjalne puszki do urządzeń teletechnicznych oraz systemów nagłośnieniowych. Aby pokrywę uchylną można było odpowiednio dopasować do wykładziny podłogowej, są dostępne takie wypełnienia, które wystarczy po prostu włożyć do pokrywy uchylnej. Zaletą tych pokryw uchylnych jest system blokad i zaczepów. Jest on dostosowany do wszystkich powszechnie używanych podłóg. Pokrywy uchylne można stosować do wykładzin podłogowych o wysokości 12 i 5 mm. Puszki do montażu sprzętu są również dostępne w dwóch wysokościach: 70 mm i 80 mm.